Rozmawialiśmy o rozgrywce kiedyś, a właściwie ty rozmawiałeś z różnymi mediami i mówiliście, że będzie to połączenie gry z perspektywy trzeciej osoby i RTS-a. Jak to będzie wyglądać i czemu te dwie perspektywy będą służyć? Jasne. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że Powstanie Warszawskie od strony historycznej też miało swoje dwa wymiary, prawda? Czyli miało wymiar strategiczny tego, jak ono się ma do nie wiem, stosunek sił, uzbrojenia, amunicji. A także ten wymiar jednostkowy, osobowy, prawda, czyli pojedynczych ludzi, którzy walczyli w imię jakichś wartości, które wyznawali, albo walczyli po prostu o to, żeby przeżyć. I też decyzja o połączeniu tych dwóch trybów wynikła właśnie z tego, żeby z jednej strony pokazać te zmagania pojedynczych ludzi, których znamy z dialogów, z historii, a z drugiej strony, żeby pokazać ten wymiar szerszy, prawda, czyli pewnych oddziałów, zgrupowań powstańczych, które walczą z jakimś większym oddziałem niemieckim, na przykład wywalczając jakiś element terenu, prawda, niewielki. Taka jest jakby myśl przewodnia tego połączenia. Ono będzie polegało na płynnym, fabularnym przechodzeniu pomiędzy te dwa tryby. Czyli nie będziemy mieli możliwości przełączenia się w każdym momencie, a tylko i wyłącznie w miejscach, w których fabuła uzasadnia tego rodzaju działanie. Dodatkowo to, co istotne, no to zarówno tryb RTS, jak i TPP będzie opierał się na tej samej grafice, tak? Czyli nie będziemy podmieniać tekstur na mniejsze, nie będziemy maskować jakichś niedoróbek. W większości przypadków będzie tak, że mapa, którą przejdziemy w trybie TPP, element mapy, będzie miała swoje odzwierciedlenie na przykład fabularne w RTS-ie, prawda? Dla przykładu przechodzimy przez jakiś plac, przedzieramy się przez niego w trybie TPP, a później na przykład dowodzimy bitwą na tym samym placu, który wygląda dokładnie tak samo, tak? Czyli nie jest, nie wiem, zaniżona graficznie, jakościowo. W jakiej skali będziemy operować w tym trybie RTS? Jak dużo oddziału, jakiego stopnia będziemy dowódcą? Ja myślę, że to będzie kilkanaście jednostek, tak? Czyli to nie będzie taki RTS masowy, jaki znamy z takich gier jak, nie wiem, Man of War na przykład, gdzie mamy mnóstwo tych jednostek, prawda, czołgów, piechoty. To będzie kilkanaście jednostek i ja myślę, że tutaj główną naciskiem na działania piechoty, tak? Czyli jednostki pancerne, tudzież jednostki zmechanizowane, co też uzasadnia historia i pewna prawda historyczna, będą stały po stronie niemieckiej. My będziemy operowali głównie związkami piechoty. Czy tworząc mapę do gry opieracie się na autentycznych planach Warszawy z tamtego okresu? Tak, ja bym powiedział nawet, że większość gry w tej chwili jest tworzona w zasadzie na podstawie map, czyli to nie jest tylko tak, że my się inspirujemy i próbujemy coś odtworzyć, ale na przykład szczególnie charakterystyczne miejsca w topografii, czyli takie jak, nie wiem, Plac Napoleona, czy chociażby, nie wiem, kanały miejskie, czy chociażby, nie wiem, Wola, cała dzielnica Woli. No to są odwzorowywane miejsca, które rzeczywiście były, tak? Czyli mamy Prudential, mamy Pocztę Główną, mamy Redutę Banku Polskiego, mamy masę różnych takich miejsc, które są pewnego rodzaju miejscami charakterystycznymi w historii tego okresu. Wcześniej głośno było o kwestii tego, czy w grze będą Rosjanie i podobno coś się w tej kwestii zmieniło, jak to będzie wyglądać. Ja myślę, że przede wszystkim zmienił się przekaz i to, jak chcemy to przekazywać i przede wszystkim pewne zrozumienie jakby idei. No, moim zdaniem mocnym historycznym nietaktem byłoby umieszczanie Rosjan w grze w rozumieniu rozgrywki, tak? Czyli tego, że możemy strzelać do modeli Rosjan jako powstańcy i myślę, że to głównie o to chodziło. No i tutaj stanowczo zaprzeczam, że nie przekłamujemy historii. Natomiast Rosjanie występują jako pewnego rodzaju integralne tło historyczne. Co istotne, ci Rosjanie pojawiają się również przy okazji zakończenia gry. To tak drobna rąbek tajemnicy i ten kontekst wschodu jako takiego się pojawia. On jest w pewien sposób nieokreślony, tajemniczy, trochę rodzący pewne obawy. Pokazujemy go z perspektywy tych ludzi na najniższym szczeblu wojskowym, tak? Czyli tutaj nie będzie, nie wiem, oceniania decyzji politycznych, oceniania w ogóle polityki tamtego czasu. Nie chcemy oceniać powstania i nie rozliczamy tego powstania w tej grze. Wymieniłeś słowo klucz zakończenie. Jak wybrnęliście z tego, jak ma się skończyć gra? No, samo Powstanie Warszawskie, tak jak też podkreślamy już do tej pory, ono przegrywa. Zwycięstwo jest zwycięstwem jednostki, zwycięstwem moralnym, a jednocześnie zwycięstwem, które pozostawia jednak pewną nadzieję. I ja myślę, że to byśmy chcieli podkreślić, że tutaj nie przekłamujemy tej historii i myślę, że to powstanie też to zakończenie będzie też dość ciekawe dla graczy. Ostatnio słychać było o zmianie zachodniego tytułu. Jeśli mógłbyś powiedzieć, jaki on jest i czym była ta zmiana podyktowana?
Znaczy, to nie była zmiana, tylko w zasadzie jego ogłoszenie dla prasy zachodniej. W Polsce, tak jak podawał nasz wydawca, czyli firma Cenega, jest to Uprising 44, powstanie warszawskie. Natomiast na zachodzie jest to Uprising 44, The Silent Shadows, czyli wolne tłumaczenie sformułowania cicho ciemni. Z czego wynika tytuł? Tytuł wynika z historii, która jest tworzona, z pewnej przystępności dla gracza zachodniego i również tego, na co gracz zachodni będzie, w naszym odczuciu będzie patrzył, czyli na pewną specjalizację tych jednostek, historię, dlaczego ta jednostka nazywa się cichociemni, dlaczego ma takie, a nie inne cechy, jacy ludzie rekrutowali się spośród tych oddziałów. I tutaj stąd wynikła decyzja o użyciu takiego, a nie innego tytułu. Czyli cichość i ciemność będą powiązane z charakterem rozgrywki. No tak, ponieważ no, jak dobrze wiemy, no, powstańcy nie byli tak dobrze wyposażeni jak Niemcy podczas Powstania Warszawskiego, choć zdarzały się wyjątki, które też pokażemy w grze. Natomiast no, generalnie całość rozgrywki będzie polegała na pewnego rodzaju taktyce i pewnego rodzaju podejściu do tematu w sposób kreatywny, tak? Czyli to nie będzie, tak jak część osób również nam zarzuca, nie, pusta strzelanina, która będzie w ten sposób nie traktowała bardzo płasko tematykę. Tutaj raczej stawiamy na to, żeby jednak pokazać trudność zmagań i tego, w jaki sposób ci ludzie musieli sobie radzić, prawda, w takich sytuacjach zbrojnych, które były trudne, bo nie wiem, nie było amunicji, czy nie było dostatecznej ilości broni, żeby móc na przykład pokonać danego przeciwnika. Wspomniałeś, że korzystacie z map przy tworzeniu lokacji w grze, a jak jest z konsultacją historyczną? To są historycy, byli powstańcy, źródła pisane? To są historycy i źródła pisane. Jeżeli chodzi o weteranów, to tutaj jakby uważamy, że też jakby taka konsultacja jest warta i ona na pewnym etapie na pewno będzie, na pewno przedstawienia całości projektu, żeby na przykład wskazano nam jeszcze ewentualne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o tą warstwę emocjonalną, o której mówię w kontekście dialogów. Natomiast no, ta konsultacja historyczna wynika jakby z zachowania pewnych praw, natomiast nie odtwarzania powstania dzień po dniu, bo to jest dla nas też istotne, że to jest gra inspirowana wydarzeniami Powstania Warszawskiego, znaczy nie odtwarza go dzień po dniu, natomiast nie zmienia jego historii, tak? Czyli tworzymy grę, która no, ma być na pewien sposób wybalansowana, tak, żeby pozostawić sobie jednak pewien ułamek możliwości twórczych, a jednocześnie odtwarzać ją w sposób no, racjonalny. Wspomniałeś o warstwie emocjonalnej, czyli możemy się spodziewać, że pewna część gry będzie poświęcona jakby, ciężko mówić o życiu prywatnym, ale bardziej prywatnie poznaniu tych osób i powstańców, w którym będziemy grali. No tak, przede wszystkim tutaj też w kontekście dubbingu, na którym dzisiaj jesteśmy, każda z postaci ma swoją charakterystykę, którą zna aktor, który podkłada głos. Czyli to nie jest tak, że mamy sytuację, która mówi o tym, że aktorowi powie się, no, ten człowiek jest zły, ten jest dobry, spróbuj to zagrać. Tylko on ukończył konkretną szkołę, przeszedł konkretny szlak bojowy do momentu fabuły gry, zajmował się konkretnymi sprawami, z wykształcenia konkretnym człowiekiem, namacalnym. I to też będzie widać w fabule gry, kiedy na przykład, nie wiem, no chociażby poprzez różnice klasowe, różnice sfer. Mamy rozmowę, nie wiem, szlachcica z pochodzenia, spod Zamościa i na przykład chłopa gdzieś tam spod Warszawy, z Mazowsza, który ten chłop rzuca jakiś dowcip, którego ten człowiek, który ma pochodzenie szlachcickie, po prostu nie rozumie, tak? No bo to nie jest jego poziom percepcji. Stąd jakby tak, jak najbardziej, ta warstwa emocjonalna będzie i ona będzie mocno ukierunkowana właśnie na charakterystykę postaci. A czy pojawią się prawdziwe postacie historyczne? Ja myślę tak, że jeżeli chodzi o prawdziwe postacie historyczne, to nie, natomiast jeżeli chodzi o postaci, które są mocno inspirowane tymi postaciami, jak najbardziej tak. Tutaj nawet będzie, jeżeli chodzi o pseudonimy i pewne tego typu elementy, to nawet będzie bardzo mocno czytelna inspiracja w niektórych elementach, jeżeli chodzi o postaci, postaciami prawdziwymi.